Witam serdecznie, moim gościem Daniel Waligura, Batimowcy. Witam, witam. Gratulacje, fajny dzisiaj mecz. Obie drużyny, które tam troszkę dołują w tej tabeli, pokazały dzisiaj naprawdę konkretny futbol. Wynik mówi sam za siebie 0-0. Zgadza się, no wyrównany mecz był, bezbramkowy. No myślę, że no tak jak mówisz, że faktycznie na równym poziomie, no nie było lepszego, więc też nie było w sumie bramek. Brakło też szczęścia jednym i drugim, dużo słupków, było dużo sytuacji. No fajnie. Wynik 0-0 uważasz za dobry w tym meczu, czy jednak jest niedosyt, bo tam sytuacji też troszkę mieliście? Jak również też właśnie rywale, także obydwie drużyny troszkę nie wykorzystywały tych sytuacji. Zgadza się, no troszeczkę niedosyt, bo faktycznie było i blisko, i my, i przeciwnicy, no. No ale w ogólnie mecz chyba dosyć fajnie się grało. Poza tym, że nieskutecznie, wiadomo, nie? Dzisiaj kończymy rozgrywki w drugiej lidze, Suffix Lidze Orlika, sezon 2018. Jak byś mógł ocenić sezon właśnie 2018 przez Batimowców? Zostawia dużo do życzenia, mamy dużo do poprawki. No, zobaczymy, co będzie w przyszłym sezonie. Nie? Dzisiaj bardzo dużo ekipa przyjechała w czerwonych koszulkach. Można powiedzieć, że drugie tyle niż jako tako team. No, może nie tak dokładnie, ale bardzo duża ekipa. Jak się wam lepiej gra? Z większą ilością zawodników czy mniejszą? Bo ja też widziałem, że mieliście czasem szóstki gołe. Zgadza się, mieliśmy mniej ludzi. Nieraz bywało bez zmian. No, wiadomo, że czym więcej ludzi, tym lepiej, bo można sobie odpocząć. Każdy miał zmianę. Mógł sobie zejść na te 5 minut, sobie oddychnąć i znowu pełną energią wjechać na boisko. Słyszałem, że Batimowcy prawdopodobnie wystartują na lidze futsalu, z czego bym się bardzo cieszył. To powiedz mi, jak to wygląda, jeżeli chodzi o boisko u was przynajmniej, bo jest różnica na pewno, jeżeli chodzi o murawę, tutaj podobna do trawie, a tam jest hala. Czy jaką bardziej preferujecie nawierzchnię? No ja osobiście wolę sztuczną trawę, tak jak graliśmy tutaj na Orliku, niż halę. Wiadomo, tu jest więcej miejsca niż na hali. Na hali jest ciasno, trzeba szybką piłkę grać. No i jest twardziej, nie? Bo to nie jest miękka guma, trawa. Dziękuję za wiatr. Dzięki również.